Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie mała prezentacja naszej hali, w której się właśnie znajduję, ale jeszcze chciałem wrócić do filmu z prezentacji ładowarki, bo chciałem podziękować Wam za aktywność pod tym filmem i za naprawdę każdy komentarz, jaki tam napisaliście. Jestem mega wdzięczny, że to tak poszło. Jest to mój najlepiej wyświetlany film na tym kanale. Dzięki i chciałem powitać nowych subskrybentów, bo przybyło ich ponad 500, czego się nie spodziewałem, naprawdę nie spodziewałem się. Ale to chyba dobrze, bo kanał powoli się rozwija. Fajnie by było mieć takie statystyki pod każdym filmem, ale niestety nie można mieć wszystkiego. Także i tak jest dobrze, tak jak jest. I było też pod tym filmem z prezentacji ładowarki kilka pytań właśnie o halę, w której się znajdujemy. I dzisiaj chciałem właśnie powiedzieć kilka słów o tej hali, odpowiedzieć na kilka pytań i też powiedzieć, jak został zbudowany nasz magazyn na zboże, w tym przypadku kukurydzę, która w tym momencie tutaj leży, ale to na samym końcu. I na samym końcu powiemy sobie też o kosztach, jakie są związane z budową tej hali, ile na to wydaliśmy pieniędzy, ale to już na samym końcu, także wytrwałości życzę. Okej, jedziemy. I tak, hala ma wysokość, od początku, hala ma długość 78 metrów. Tak, stoimy w połowie mniej więcej. Szerokość hali to jest 18 metrów. Wysokość od betonu, wysokość słupa to jest 6 metrów. No i w kalenicy ma wysokość, z tego co pamiętam, niecałe 8 metrów. Też mam kilka zdjęć z budowy. Po drodze, jak będę opowiadał Wam o hali, postaram się powklejać kilka zdjęć z początku i jak to wyglądało, jak ta budowa wyglądała. Konstrukcję tato zakupił w firmie Kobeik Stal, nie wiem, jak się dokładnie wymawia, Kobeik Stal, coś takiego. Za chwilę będziecie mnie poprawiać, ale to dobrze. Fajnie, że słuchacie. I tak, konstrukcja do nas przyjechała w 2012 roku i przeleżała u nas zimę, po czym nawet przeleżała jeszcze 2013 rok, bo budowa rozpoczęła się dopiero w 2013, ale dopiero w październiku. I co? No to przyjechała po prostu firma. Nie wiem, czy to jakiś podwykonawca tej firmy Kobeik Stal, od której kupiliśmy całą konstrukcję, czy to oni sami składają. To też już nie pamiętam, to było w 2013 roku. Oni przyjechali, wykopali dookoła całe fundamenty. Oczywiście zrobili szalunki, zbrojenie, wszystko zrobili oni. Po czym to wszystko zalali i jakiś czas później zaczęli stawiać słupy. To wszystko bardzo szybko się działo. Konstrukcja ogólnie bardzo szybko powstała. W kilka dni, można powiedzieć, to wszystko już stało. Cała konstrukcja, wszystko zostało poskręcane przez właśnie ludzi z tej firmy. A później zaczęliśmy kłaść blachę. Tak, hala jest obita blachą. Wiadomo, no, chciałoby się mieć płytę warstwową, ale taka budowa wtedy też to były duże koszty. Blacha została zakupiona w firmie niedaleko Rzeszowa, wtedy to było. To była firma, jest nawet, ona dalej istnieje. Jeszcze niedawno kupowaliśmy tutaj na boki też blachę od nich. To jest firma Balex Metal. Naprawdę blacha jest mocna, solidna. No dobrze. I co?
Na początek zaczęliśmy od dachu, przykryliśmy tam chyba 2 czy 3 przęsła, żeby schować najważniejsze maszyny, takie jak kombajny, nawet tam jakieś ciągniki. Wtedy nie mieliśmy za wiele przyczep, więc przyczep tam nie chowaliśmy, tylko kombajny i ciągniki, jakieś tam maszyny uprawowe też były schowane pod 3 przęsłami z przodu. Jakiś czas później zrobiliśmy beton, tak jak widać, beton został zrobiony z prawej strony najpierw do połowy i tak kilka ładnych lat działaliśmy tylko na betonie na tej połowie, tak? Na kanale jest filmik z tego, jak powstał ten beton, także możecie się cofnąć niedaleko wstecz, poglądać tam, to jest taki timelapse, jak to wyglądało. Wtedy jeszcze nie nagrywałem vlogów. No i co? Tak to u nas wyglądało. Pokrótce wam myślę, że opowiedziałem, co to było, jak było z naszą halą. Na początku też maszyny nie stały pod dachem. Może wrzucę wam kilka zdjęć, jak to wyglądało. Jak to wyglądało na początku. Wiadomo też, nie było tyle maszyn i tego wszystkiego. Ale też, no, wszystko stało pod chmurką. Dlatego właśnie powstał taki obiekt, żeby te maszyny można było schować. Tak samo, no i zboże też magazynowaliśmy na początku na tamtej części hali z przodu. Nawet jeszcze pamiętam, jak przykryliśmy tamtą część blachą. Świetliki były już zamówione, ale jeszcze do nas nie dotarły, a zboże już leżało na tej części hali, gdzie stoi fend. I tą szerokość tutaj świetlika kładliśmy deski i przykrywaliśmy plandeką, żeby nam nie zamokło zboże. Ale świetlik szybko został dostarczony. Nie powiem wam, w jakiej firmie zostały kupione świetliki, bo nie pamiętam. Montowałem je statem też, tak samo jak cała blacha, która została położona na hale, to już pomagali nam znajomi, pomagał nam sąsiad, no bo wiadomo, jest to spora powierzchnia i no przydała się pomoc sąsiedzka, że tak powiem, bo samemu byłoby ciężko. Bramy, jak widać, mamy 2. Mamy tutaj od przodu jedną bramę i w środku z tej strony. I to myślę, że w zupełności nam wystarcza. Nie trzeba nic więcej. Jeszcze byłbym oczywiście zapomniał o najważniejszym, czyli o kosztach. Ale będę je podawał bez... No bo ciężko jest ocenić tutaj własną pracę, tak? Czyli, tak jak powiedziałem, blachę na tej całej powierzchni kładliśmy sami z pomocą znajomych. Ale powiem wam mniej więcej, co wszystko kosztowało, co po prostu musieliśmy kupić, tak? Sama konstrukcja na tą halę kosztowała wtedy, bo to było kupowane w 2012, kosztowało to 180 tysięcy. Później fundamenty plus takie rzeczy do tego, po prostu tak zbrojenie i to wszystko, beton, to kosztowało 60 tysięcy. Dalej montaż całej konstrukcji przez firmę, której to kupiliśmy, kosztował około 30 tysięcy, bo też wszystkiego dokładnie nie pamiętamy. Trzeba było szukać, oczywiście pewnie jest to gdzieś w papierach, ale po prostu powiem mniej więcej, dzisiaj i tak są inne ceny, i tak taka hala dzisiaj będzie kosztować dużo, dużo więcej. Ale dalej, blacha i świetliki kosztowała nas 100 tysięcy około, no i posadzka betonowa to będzie już też około 150 tysięcy, na całej powierzchni mówię, beton 150 tysięcy, czyli łączny koszt takiej hali już z betonem pokrytej blachą wyniósł nam około 520 tysięcy złotych.
do zamknięcia. No i mówię, nie liczymy swoje roboty, nie liczymy wykonania bram przez nas samych, nie samych, tylko pomógł nam sąsiad. I tak, no i co? I to by było tyle z kosztów. Odnośnie naszej zabudowy na magazynie opowiem wam o tej zabudowie, którą zrobiliśmy tu. Ta też jest dobra, ale tutaj tu jest więcej roboty po prostu. Bo między na jednym, będziemy rozmawiać o jednym przęśle. Przęsło ma od słupa do słupa 6 metrów. I tutaj są, tak jak widać, wkręty. Trzy belki. 1, 2 i 3. I dołem jest jeszcze kątownik, ale to już jest kątownik, jest po całości. Nawet i z tej strony. I tutaj daliśmy może delikatnie za słabe materiały, ale to wszystko wytrzymuje. Delikatnie się poddaje, tak jak to, tego nie zobaczycie na filmie. Ale jest odstęp przy tych pionowych, tutaj jest odstęp od zetki, delikatny. I pod wpływem ciężaru one się delikatnie poddają. Tylko na tyle, żeby tam delikatnie docisnąć do świetlika, do zetki. I dalej to nie idzie, bo wiemy, bo zboże leżało aż czasami nawet do połowy hali, kukurydza leżała w tamtym roku i było prawie na równo, tak jak tam widzicie na końcu, już jeszcze to już wiele nie zostało kukurydzy, ale tam widać, że jaka jest, na jakiej wysokości jest nasypane i z tym się nic nie dzieje. To jest wszystko ok, ale chcieliśmy jednak, żeby to było mocniejsze. I właśnie jakbyśmy robili dalej, to byśmy robili w ten sposób, co tutaj. Nasz magazyn zbudowaliśmy z profilu zamkniętego o wysokości 15 i szerokości 10 cm i grubości ścianki 5 mm. Jak to zrobiliśmy? Ano zrobiliśmy to tak, że przyspawaliśmy dwie belki, dwa profile zamknięte do tamtej ściany słupa, żeby miało o co się zaprzeć, do tamtego boku. Po czym później, tak jak widać, już wystaje, przyspawaliśmy do tych profili leżących trzy pionowe i wykorzystaliśmy naszą płytę warstwową o grubości 6 cm, którą mieliśmy w zapasie niewykorzystaną, przykręciliśmy ją do pionowych właśnie tutaj, tak jak widać, profili, i to jest mega mocne. Tutaj nic sobie nie trzeba szukać więcej. Też się zastanawialiśmy nad klockami Lego, ale myślę, że klocki Lego to byłby większy koszt niż to. Też dajcie znać, co o tym myślicie, o takim magazynie, jak tutaj mamy. Czy to jest dobre, czy nie. Według nas był to najszybszy sposób i najtańszy, żeby wybudować sobie magazyn, bo w 2022 chyba, albo trzecim, kupiliśmy suszarnię i chcieliśmy szybko wybudować jakiś magazyn na kukurydzę, żeby magazynować. I to był właśnie najszybszy sposób i najtańszy, po prostu zagospodarować połowę hali na magazyn, taki płaski, tak jak to, no jest tego minus taki, że kurzy się po prostu, kurzy się na wszystko, co jest w hali, na wszystko, co się znajduje w tej hali, to się kurzy, ale może kiedyś się dorobimy silosów. Nie wiem, czy to będzie lepsze rozwiązanie od takiego magazynu płaskiego, ale jeśli byśmy kupowali, to tylko silosy lejowe, żeby po prostu było jak najmniej przy tym roboty oczywiście. I co? Myślę, że powiedziałem już, no może nie wszystko, ale większość powiedziałem, wyjaśniłem, jak nasza hala powstała. Nie było łatwo, ale się udało. Więc co? Zapraszam na
filmy z wiosny. Już niedługo zaczynamy sezon w polu. Będą filmy z siewu kukurydzy. Będziemy, przynajmniej postaram się, żeby były filmy z siewu. I ogólnie z wszystkiego, co się u nas będzie działo na wiosnę. Także zasubskrybujcie kanał, bo to jest mega motywujące. Do następnego. Cześć.